Cześć, znowu Spiders. Cześć, witamy Was w takim jesiennym klimacie mrocznym. Poprzednia scena, którą widzieliście, miała oczywiście charakter żartobliwy, a pająk był na naszej ścianie tylko ze względu na nagranie, tylko na potrzeby tego filmu. Żaden pająk w tej scenie nie ucierpiał. Ja też nie ucierpiałam. Film ten chcielibyśmy skierować do osób, które się boją pająków lub się ich brzydzą. A to z tego względu, że słyszy się o pająkach różne niekoniecznie dobre rzeczy tak naprawdę, które w ogóle nie zachęcają do tego, żeby je jakoś chcieć poznać, popatrzeć, polubić. A tak samo telewizja niekoniecznie pokazuje pozytywne strony. Dokładnie. Z pozytywnej strony to pająki. Takie głupie filmy nagrywają, że pająki potwory, to jest po prostu no... Pająk wielkości psa, ostatnio było coś takiego. I na pewno też słyszeliście, że podobno człowiek w swoim życiu w nocy zjada kilkanaście pająków. A też popularny jest filmik, na którym widać, jak pewien starszy pan, mieszkaniec na pewno nie Polski, spoza Polski, pokazuje, jak w jego uchu zamieszkał właśnie pajączek. No akurat nie groźny, bo skakun. Ale no jest to... No jest to filmik, który na pewno by się nie spodobał osobom, które się boją pająków, czy mają arachnofobię. Również bardzo często pojawiają się takie afery, jak akurat były w Biedronce, że w dostawach z bananami przyjeżdżały wałęsaki brazylijskie do kraju. Pracownicy Biedronki na przykład zalecali, żeby owoce pakować w rękawiczkach foliowych, co jest kompletną bzdurą, bo nawet taka rękawiczka w niczym nie uchroni człowieka przed ugryzieniem. Jeszcze się można odnieść do świata filmu. Na przykład jakieś horrory, też pająki są ukazywane w świetle negatywnym, tylko potwory straszne, jedzące w ogóle ludzi, wszystko. Albo Halloween, też w sumie w Halloween mamy się bać pająków. A my dzisiaj chcieliśmy do Was wyjść z zupełnie innym filmem, gdzie zobaczycie, że pająki można polubić, można się nimi zafascynować. Potem na nie spojrzeć z zupełnie innej perspektywy, jako na zwierzę, które można po prostu obserwować, jak się zachowuje, można je poznać. Zobaczyć jego piękno. I właśnie to byśmy chcieli Wam dzisiaj pokazać. Także kierujemy ten filmik nie tylko do osób, które już lubią pająki, ale też do takich, które się może boją, może nie są takie przekonane, że w ogóle pająk to jakieś włochaty, takie ble. A teraz już, żeby nie pozostać gołosłownym, to pokażemy Wam na zbliżeniu coś, czego nie widać tak na pierwszy rzut oka, tylko właśnie wychodzi to przy zbliżeniu makro. Całe to piękno, jakieś oczy, takie szczegóły, zaraz zobaczycie na zbliżeniach. Jak widzicie, jesteśmy już w strefie makro, czyli bardzo blisko pająków. Jako że my zajmujemy się głównie ptasznikami, to właśnie ich pokażemy Wam najwięcej. Zobaczcie, jakie mają piękne kolory. Zmieniają je też z każdą wylinką. Są coraz bardziej intensywne, coraz bardziej takie widoczne. Niektóre mają wzory na karapaksie, niektóre mają wzory na odwłoku. I taka ciekawostka. Wszystkie pająki są jadowite. Wszystkie. Także te, które żyją w Polsce. A ponadto większy niekoniecznie znaczy bardziej jadowity. Na przykład niektóre ptaszniki mają jad na tyle słaby, że ich ukąszenie porównuje się do użądlenia pszczoły. Ptaszniki posiadają włoski parzące. Niektóre z nich wyczesują włoski, kiedy czują się zagrożone. Także sprzątanie terrarium po ptaszniku, który często się wyczesywał, może przypominać na przykład spotkanie z pokrzywą. Dlatego jeżeli myjecie takie terrarium, to warto założyć sobie na przykład rękawiczki gumowe, które pozwolą Wam uniknąć spotkania właśnie z tymi włoskami, żeby nie dostały się do Waszej skóry. A jak już jesteśmy przy takim pięknym zbliżeniu na oczka, to powiemy Wam, że pająki to stworzenia o słabym wzroku, pomimo tego, że mają kilka par oczu. Do zlokalizowania ofiary bądź zagrożenia służą im włoski, którymi pokryte jest całe ciało. Wychwytują tymi włoskami drgania powietrza, i właśnie w ten sposób pająk jest w stanie określić wielkość, odległość, a także prędkość ofiary czy zagrożenia. A teraz popatrzcie na to i zastanówcie się. Zachwycacie się łapkami kociąt? A co powiecie na stópki pająka? Czy nie są one takie słodkie i nie mają ślicznych pazurków? A jeśli mamy Was przekonać do pająków, to oczywiście nie mogło tutaj zabraknąć skakuna. Jest z nami akurat Phidippus regius, czyli skakun królewski.
Zobaczcie, jakie ma śliczne, połyskujące, zielone helicery. Akurat sobie czyści. Skakuny mają dobrze rozwinięty wzrok, który ułatwia im polowanie. A poza tym są najmądrzejszymi stawonogami, ponieważ aż 25% ich głowotłowia stanowi zwój mózgowy. A przy polowaniu wykorzystują też rzeźby terenu, potrafią skoczyć na ofiarę. Bardzo spektakularnie to wygląda. Być może kojarzycie słynnego Lucas the Spider, czyli małego skakuna, włochatego, puchatego, który ostatnio jest dość popularny w internecie. Jest to chyba jedna z niewielu form, kiedy ktoś próbował pokazać pająka w taki pozytywny sposób. I obserwują też otoczenie. Zresztą sami zobaczcie, akurat skakun wchodzi nam na obiektyw, jakby chciał się do Was przytulić. Okej, łapcie na koniec kilka zdjęć. Jest tam kilka perełek wykonanych podczas sesji z naszym cudownym Markiem K. Możecie nawet zobaczyć pająka, który tworzy dla Was sieć. Jeżeli macie znajomych, którzy boją się pająków, koniecznie pokażcie im ten materiał. I możecie zostawić łapkę w górę, wtedy pomożecie nam zwiększyć zasięg filmu, na pewno wtedy dotrze do większej ilości osób. A jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów u nas na kanale, zostawcie koniecznie subskrypcję, najlepiej z dzwoneczkiem. Dodatkowo pamiętajcie, że nadal trwają nasze dwa konkursy. Możecie wygrać albo pająki, albo bon w sklepie Bioter. Wszystkie szczegóły są oczywiście w opisie filmu. A my się już z Wami żegnamy i w sumie to widzimy się już jutro na naszym halloweenowym streamie. Do zobaczenia, na razie. Cześć!